Grupa do walki z przestępstwami przeciwko ochronie środowiska, zajmująca się zwalczaniem procedury składowania niebezpiecznych odpadów, w ostatnim czasie ujawniła kolejne dwa niebezpieczne składowiska w Olbromiu i w Toszku koło Gliwic. Tam na obszarze około 1,5 hektara, zakopane pod ziemią około kilkunastu metrów, zostały odkryte kolejne odpady komunalne, jak również beczki i mauzery wypełnione niebezpieczną substancją. Zakopane pod ziemią beczki i mauzery z niebezpieczną substancją rozszczelniły się i substancja ta przedostała się do gruntu. Obecni na miejscu inspektorzy z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jak również Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pobrali próbki do badań. Biegli również zabezpieczyli te substancje po to, aby potwierdzić tylko, że to jest niebezpieczne dla środowiska, jak również dla życia i zdrowia ludzi. Grupa ta, wywodząca się z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, funkcjonuje od 5 lat. Policjanci działają w specjalnie dobranej grupie zwalczającej przestępczość przeciwko ochronie środowiska już od 5 lat. Sukcesywnie nie tylko na terenie Częstochowy i Śląska, ale również na terenie całego kraju odkrywają kolejne składowiska nielegalnych odpadów niebezpiecznych, co warto tutaj podkreślić.